setki osób na otwarciu Primarka, pierwszego w województwie śląskim sklepu irlandzkiej sieciówki, który od lat cieszy się ogromną popularnością pośród Polaków. Na razie w całym kraju są 4. Ten otwarty w katowickiej Silesii jest wyjątkowy z racji umieszczenia na jednym poziomie 3600 metrów powierzchni. Na możliwość pierwszych zakupów długa kolejka oczekujących ustawiała się kilkadziesiąt minut przed oficjalnym przecięciem wstęgi. Nigdy nie korzystałam, ale słyszałam, że to jest chyba trzeci w Polsce i że spoko są ceny nawet. Tego fenomenu sama nie znam. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę jest mi ciężko, bo nie wiem. No ja generalnie lubię takie wielkopowierzchniowe sklepy, bo wszystko jest w jednym miejscu, można prawda coś zawsze wejść w jedno miejsce, kupić, wyjść, a nie chodzić po całej galerii, prawda? Ten sklep znam tak naprawdę z Wielkiej Brytanii. Niedawno byłam w Warszawie, a teraz w końcu jest bliżej, więc pół godziny mogę się dostać do tego sklepu i to jest świetne. Teraz tak naprawdę ceny determinują to, co kupujemy, a z drugiej strony też szeroki asortyment, bo tutaj i też dział home, i ubrania, i też rzeczy dla zwierząt, także super. I choć trudno stwierdzić jednoznacznie, czy to przystępne ceny, czy urozmaicony asortyment tworzy fenomen światowej sławy sieciówki, to trzeba przyznać, że na swój sposób Primark staje się swego rodzaju elementem popkultury. Co ciekawe, nowy asortyment w sklepie pojawia się każdego dnia, zatem klienci zawsze będą czymś zaskoczeni. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 2 lat. Otworzyliśmy w 2020 roku w Warszawie, w zeszłym roku otworzyliśmy w Poznaniu nasz sklep, ale marka myślę, że jest bliska naszemu klientowi w Polsce z podróży zagranicznych i dobrze znana z podróży w Anglii czy z podróży do Niemiec. A to, co nas wyróżnia, to są niesamowita moda, niesamowita zrównoważona moda w niesamowitych cenach. Nowo otwarty Primark w Katowicach to również nowe miejsce pracy dla ponad 170 osób. Ciekawostką jest fakt, że w sklepie największy jest dział damski.